Reconize, wiodący na rynku system do mobilnego monitoringu. Szkolenie z zakresu instalacji. Zestawy do nadzoru Reconize można zamówić u nas. Dowiedz się więcej i zamów zestaw testowy na naszej stronie. Więcej informacji znajdziesz w opisie tego filmu. Ze względu bezpieczeństwa sprzęt dostarczany jest dezaktywowany w domyślnej konfiguracji fabrycznej. System Reconize składa się z detektorów wyposażonych w czujnik ruchu PIR, kamerę i iluminator podczerwieni do zdjęć nocnych. Mostek jest modułem komunikacyjnym, który zbiera wszystkie zdjęcia alarmowe z pobliskich detektorów za pomocą częstotliwości Zigbee 2,4 GHz i wysyła je do serwera Reconize za pomocą dostępnych sieci komórkowych. Aplikacja Reconize i konektor służy jako narzędzia instalacyjne do testowania i konfigurowania urządzeń na miejscu. W razie potrzeby system można uzupełnić o syrenę, która będzie emitować głośny alarm dźwiękowy w celu odstraszenia intruzów. Aby aktywować system Reconize do szybkiej instalacji, należy najpierw przeprowadzić jego wstępną konfigurację, naładować akumulatory i przydzielić prawa użytkownika wszystkim odpowiednim operatorom i instalatorom. Przed instalacją. Należy pamiętać, że urządzenia Reconize przed instalacją systemu muszą być skonfigurowane i przetestowane pod kątem łączności. Wstępnie skonfigurowane urządzenia gwarantują szybką instalację systemu w terenie i zapobiegają wszelkim problemom technicznym wynikającym z niesprawdzonych kart SIM, nienaładowanych baterii lub niewystarczających uprawnień użytkownika. Przy pierwszym zamówieniu dostarczymy Ci informacje o dostępie użytkownika, adres serwera, nazwę użytkownika i hasło. Użyj tych danych do zalogowania się na serwerze, aby przeglądać alarmy przez przeglądarkę oraz do zalogowania się na serwer przez aplikację Reconize Android. Pamiętaj, aby zmienić hasło po zalogowaniu się. Najpierw naładuj wszystkie akumulatory Reconize. Ładowanie ich może potrwać do 8 godzin, dlatego warto zrobić to wcześniej. Do transportu baterie mają 40% napięcia ze względu na przepisy bezpieczeństwa. Nie zapomnij również naładować baterii w konektorze i smartfonie. Mostek, a także aplikacja Reconize na Android wymagają łączności z internetem. W tym celu kup standardowej wielkości karty SIM z sugerowanym minimalnym miesięcznym limitem danych, co najmniej 3 GB dla każdego mostka. Jest zalecane, aby przetestować kartę SIM w smartfonie pod kątem łączności przed włożeniem jej do mostka, aby upewnić się, że jest zarejestrowana w sieci komórkowej i łączy się bez żadnych problemów. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy używana karta SIM nie jest zablokowana przez czterocyfrowy kod PIN. W tym celu należy wejść w menu ustawienia smartfona i znaleźć ustawienia zabezpieczeń. Stamtąd znajdź pod menu blokada karty SIM. Wprowadź kod PIN, aby wyłączyć blokadę karty SIM. Po tym mostek będzie w stanie automatycznie uzyskać dostęp do mobilnego połączenia danych oferowanych przez kartę SIM. Należy pamiętać, że w zależności od wersji systemu Android dokładne nazwy i lokalizacje menu mogą się różnić. Pasek wyszukiwania ustawień oferowany przez system operacyjny Android jest dobrym narzędziem do znalezienia odpowiednich menu. Kontynuuj testowanie łączności internetowej i karty SIM. W przypadku, gdy telefon nie wyświetla sygnału danych komórkowych w górnym pasku menu, przejdź do Ustawienia, Połączenia, Sieci komórkowe, Operatorzy sieci i zarejestruj kartę SIM w sieci. Przed przetestowaniem łączności sprawdź, czy Wi-Fi w smartfonie jest wyłączone, a dane mobilne włączone. Odtwórz film z YouTube lub uruchom aplikację SpeedTest, aby sprawdzić łączność karty SIM z danymi komórkowymi. Ważne jest, aby dowiedzieć się, jaki jest adres bramy APN karty SIM. Zapytaj o to w supporcie operatora telekomunikacyjnego lub w Google. Można również dla pewności sprawdzić APN w menu ustawienia, połączenia, sieci komórkowe, nazwy punktów dostępowych, gdzie są pobierane automatycznie z sieci komórkowej. Karta SIM w mostku jest zawsze standardową dużą kartą SIM. Gdy łączność została pomyślnie przetestowana, włóż kartę SIM do gniazda w mostku. Upewnij się, że karta jest umieszczona w gnieździe w prawidłowej pozycji. Przystąp do mocowania anten mostka. Następnie włóż wszystkie cztery baterie i przymocuj je nakrętkami.
Zwróć uwagę, że dla ułatwienia użytkowania nowa kompaktowa wersja mostka posiada tylko jedną antenę do komunikacji 2,4 GHz, a antena 4G jest wewnętrzna. Anteny muszą być zawsze przymocowane do mostka przed włożeniem baterii. Aby skonfigurować detektor, należy użyć aplikacji Reconyze. Należy pamiętać, że aby aplikacja mogła synchronizować dane z serwerem Reconyze, potrzebuje również połączenia z internetem. Zaloguj się smartfonem do sieci Wi-Fi lub hotspot, włóż działającą kartę SIM, aby zapewnić mu łączność sieciową. Aplikacja może komunikować się z urządzeniami Reconyze w promieniu 30 metrów za pomocą Bluetooth. Upewnij się, że włączyłeś Bluetooth i GPS w urządzeniu. Dodatkowo, przed uruchomieniem aplikacji, włącz konektor, który za pomocą połączenia Bluetooth z telefonem będzie umożliwiał połączenie się siecią 2,4 GHz używaną przez urządzenia Reconyze. Podczas procesu instalacji należy przechowywać konektor w suchym miejscu. Aby użyć aplikacji Reconyze, po prostu wybierz ikonę Reconyze w menu. Aplikacja znajdzie konektor i nawiąże z nim połączenie. Przed użyciem aplikacja wymaga zalogowania się do serwera. Użyj tej samej nazwy użytkownika i hasła, które używasz do logowania się do serwera chmury Reconyze przez przeglądarkę. Dane do logowania otrzymasz wraz z pierwszym zestawem Reconyze od nas. Przykład poprawnego formatu adresu serwera dla aplikacji Reconyze jest następujący: demo.reconyze.com. Po zalogowaniu aplikacja zsynchronizuje nazwę urządzenia i współrzędne z serwerem Reconyze. Po zalogowaniu się wybierz App Settings, App Certificate i wybierz odpowiedni plik certyfikatu bezpieczeństwa, aby uzyskać dostęp do urządzeń. Certyfikat bezpieczeństwa zapewnia, że tylko autoryzowani użytkownicy są w stanie zobaczyć i modyfikować konfigurację urządzeń. Podobnie jak dane logowania, certyfikat bezpieczeństwa dedykowany dla klienta można uzyskać od nas. Aplikacja automatycznie wyszukuje wszystkie urządzenia Reconyze w promieniu 30 metrów i wyświetla je w formie listy. Domyślnie wszystkie urządzenia są na kanale 22 częstotliwości radiowej 2,4 GHz. W przypadku zmiany kanału urządzenia proszę długo nacisnąć na ikonę lupy, aby zmienić skanowany kanał. Aplikacja skanuje tylko jeden kanał w tym samym czasie. Aby aktywować system, konieczne jest konfigurowanie mostka do łączenia się z siecią komórkową. Kliknij na ikonę mostka, aby otworzyć widok. Kliknij na ikonę Device Configuration. Dla każdego urządzenia aplikacja Reconyze oferuje szereg konfigurowalnych parametrów, ale aby aktywować system, wystarczy zmienić tylko dwa parametry mostka. Kliknij na parametr Server Address, wprowadź swój adres do serwera w odpowiednim formacie, jak pokazano na ekranie. Następnie wybierz parametr APN, aby wprowadzić nazwę punktu dostępowego dla wybranej karty SIM. W zależności od wybranego operatora sieci komórkowej, użytkownik APN i hasło APN mogą być również wymagane do zapisania. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z działem pomocy technicznej operatora sieci komórkowej. Po skonfigurowaniu mostka sprawdź jego łączność z siecią komórkową. Potrząśnij delikatnie mostkiem, aby zainicjować alarm przeciwkradzieżowy. Ponownie załaduj widok parametrów mostka, aby zobaczyć mobile RSSI w decybelach. Należy pamiętać, że za każdym razem może minąć do 10-15 minut, zanim karta SIM połączy się z siecią komórkową. Należy również zwrócić uwagę na Mobile Bit Error Rate, który wskazuje procent utraty pakietów. W razie potrzeby powtórz alarm sabotażowy i ponownie załaduj parametry mostka. W przypadku, gdy karta SIM nadal nie łączy się z siecią komórkową, w menu konfiguracji mostka pojawi się komunikat Mobile Connection Error. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi aplikacji Reconyze, aby uzyskać więcej informacji na temat znaczenia potencjalnego kodu błędu. Wszystkie podręczniki użytkownika można znaleźć w menu wsparcia chmury Reconyze. Po pomyślnym skonfigurowaniu mostka i wyświetleniu siły sygnału mobilnego Mobile RSSI, wyłącz konektor i sprawdź, czy alarmy sabotażowe docierają do serwera w chmurze Reconyze. Otwórz adres serwera za pomocą przeglądarki sieciowej i zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika i hasła, które zostały Ci przydzielone.
Po wyłączeniu aplikacji Reconize i konektora kolejne alarmy sabotażowe pojawią się w interfejsie monitoringu użytkownika w chmurze Reconize. Jeśli alarmy są opóźnione, spróbuj ponownie uruchomić mostek przez usunięcie wszystkich baterii na krótką chwilę. Ponowne uruchomienie zmusza mostek do odcięcia całego trwającego ruchu alarmowego i natychmiast odczytuje nową wprowadzoną konfigurację. Należy pamiętać, że tylko użytkownik z dostępem moderatora może zobaczyć wszystkie nowe podłączone urządzenia. Należy zawsze logować się jako moderator, aby aktywować nowe urządzenia, a także aby przydzielać prawo użytkownika do tych urządzeń innym instalatorom i operatorom. W interfejsie serwera najpierw dostosuj strefę czasową i język w prawym górnym rogu menu ustawień. Należy pamiętać, że instrukcje obsługi Reconize są zawsze dostępne w menu pomocy technicznej w chmurze Reconize. Gdy alarmy sabotażowe z mostka dotrą do chmury, włącz detektory w zestawie, które aktywujesz. Wykonaj kilka alarmów z każdego detektora w zestawie. Następnie odwróć detektor od miejsca stałego ruchu, aby uniknąć dużej ilości uciążliwych alarmów. Jeśli mostek i detektory są na tym samym kanale radiowym i mają ten sam certyfikat bezpieczeństwa, to alarmy wkrótce pojawią się w chmurze Reconize. W przypadku konieczności zainstalowania kilku mostków w tym samym miejscu należy pogrupować urządzenia w różnych kanałach 2,4 GHz. Każda grupa urządzeń powinna składać się z jednego mostka i maksymalnie 8 detektorów. Naciśnij na nazwę urządzenia, przejdź do menu Device Configuration, znajdź parametr Default Channel i zmień kanał na inny. Powtórz tę samą czynność dla wszystkich urządzeń, które znajdują się w tej samej grupie. Urządzenia, które są na tym samym kanale, zaczną komunikować się automatycznie. Dobrą praktyką jest pozostawienie przynajmniej jednego wolnego kanału pomiędzy kanałami, które są używane. Należy pamiętać, że po zapisaniu nowego kanału aplikacja Reconize nie będzie już wyświetlać urządzenia. Aby ponownie znaleźć urządzenie, należy zmienić kanał aplikacji i ponownie przeskanować odpowiedni kanał. Po odebraniu pierwszych alarmów ze wszystkich urządzeń należy pogrupować urządzenia w odpowiednie obszary. Grupowanie urządzeń pozwala na lepsze zarządzanie nimi, lepsze filtrowanie przychodzących alarmów, a także umożliwia przypisanie dostępu użytkownikom w zależności od obszaru. Przejdź do menu Urządzenia i kliknij przycisk Utwórz nowy obszar. Nadaj obszarowi charakterystyczną nazwę i dodaj urządzenia do utworzonego obszaru. Nazwij wszystkie urządzenia Reconize znajdujące się na danym obszarze. Dobrą praktyką jest umieszczenie w nazwie urządzenia kanału radiowego 2,4 GHz, a także krótkiego identyfikatora urządzenia. W przypadku, gdy zdecydujesz się na dodanie syreny do konfiguracji, wykonaj podobne sprawdzenie łączności jak w przypadku mostka. Włóż baterię i wykonaj alarm sabotażowy, aby syrena połączyła się z serwerem. Następnie dodaj ją w interfejsie użytkownika do tego samego obszaru urządzeń z innymi urządzeniami. Skonfiguruj syrenę, aby automatycznie uruchamiała alarm dźwiękowy przy każdym alarmie z wybranego urządzenia lub aby uruchamiała się tylko wtedy, gdy zostanie wyzwolona ręcznie przez operatora. Po utworzeniu obszarów urządzeń należy przejść do zakładki Management Users i utworzyć nowe konto użytkownika dla przyszłego użytkownika końcowego. Nowy użytkownik może być moderatorem z dostępem do wszystkich urządzeń lub może być użytkownikiem z ograniczonym dostępem tylko do określonych obszarów urządzeń. Proszę zauważyć, że numer telefonu użytkownika jest wymagany do korzystania z aplikacji ArmEat. Adres e-mail użytkownika jest potrzebny do wysyłania comiesięcznego biuletynu technicznego Reconize, informującego o nowych funkcjach, aktualizacjach oprogramowania i innych ważnych informacjach technicznych. Jeśli nowe urządzenia mają być uzbrajane zgodnie z harmonogramem, można to skonfigurować w menu Devices. Upewnij się, że wszystkie urządzenia są zasilone i znajdują się w stanie uzbrojenia. Zdefiniuj harmonogram na tydzień lub na poszczególne dni. Wybierz urządzenia i zastosuj wprowadzony harmonogram klikając Apply Schedule. Harmonogram zostanie zsynchronizowany z urządzeniami przy następnym alarmie lub kontroli rutynowej. Status synchronizacji harmonogramu można zobaczyć w widoku tabeli urządzenia.
Oprócz harmonogramu możliwe jest skonfigurowanie innych parametrów urządzeń Reconnice przez menu Devices. Dokładniejsze informacje na temat różnych konfigurowalnych parametrów można znaleźć w instrukcji obsługi interfejsu użytkownika Reconnice. W przypadku, gdy alarmy mają być przekazywane do zewnętrznych stacji monitorujących, należy skontaktować się z naszą pomocą techniczną. Aby skonfigurować przekazywanie alarmów, potrzebny jest adres IP i port serwera odbierającego. Konfiguracja przekazywania alarmów do stacji monitorujących osób trzecich zajmuje zwykle od 1 do 2 dni roboczych, więc proszę zaplanować to z wyprzedzeniem. Po przeprowadzeniu testów łączności, pogrupowaniu urządzeń i przypisaniu uprawnień użytkownikom, zestaw Reconnice jest gotowy do szybkiego wdrożenia w terenie. Na miejscu montażu. W miejscu instalacji należy poświęcić chwilę na ocenę terenu i zaplanować rozmieszczenie detektorów i mostka w taki sposób, aby zapewnić dobrą łączność radiową. Lokalizacje detektorów powinny być tak dobrane, aby ich czujniki ruchu w jak najbardziej efektywny sposób pokrywały spodziewane korytarze ruchu i punkty krytyczne. Mostek powinien być zainstalowany w podwyższonym miejscu w mniej więcej równej odległości od wszystkich detektorów, aby zapewnić dobrą łączność. Postaraj się stworzyć plan instalacji umożliwiający bezpośrednią linię widzenia pomiędzy mostkiem a detektorami oraz dobry sygnał komórkowy dla mostka. Należy pamiętać, że w przypadku idealnej bezpośredniej linii widzenia maksymalna sugerowana odległość między detektorem a mostem nie może przekraczać 500 metrów. Maksymalną szybkość transmisji alarmów gwarantuje jak najkrótsza odległość pomiędzy mostkiem a detektorem. Przed instalacją zawsze sprawdź wizualnie, czy wszystkie urządzenia są nienaruszone, a gumowe uszczelki baterii są na miejscu, by zapewnić wodoodporność. Pamiętaj, aby zawsze używać 4 baterii w mostku. To kluczowe, aby był wodoodporny. Jako pierwsze, zawsze mierz sygnał komórkowy w nowej lokalizacji. Użyj aplikacji Reconnice Android. Uruchom konektor, otwórz aplikację. Potrząśnij wstępnie skonfigurowanym mostkiem i otwórz menu konfiguracji, aby zobaczyć wartość RSI telefonu komórkowego w decybelach. Wstępnie skonfigurowany mostek szybko wyświetla sygnał i nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynności w terenie. W przypadku słabego sygnału zmierz sygnał w bardziej wzniesionym miejscu, aby znaleźć punkt z najsilniejszym możliwym sygnałem. Im niższa wartość decybeli, tym lepszy sygnał. Przeciętny sygnał telefonii komórkowej wynosi od -50 do -90 dB. Dla dobrego ruchu alarmowego każdy sygnał mobilny poniżej -100 dB jest akceptowalny dla systemu Reconnice. Znajdź odpowiednie miejsce do zainstalowania mostka. Upewnij się, że mostek jest zainstalowany w prawidłowej pozycji pionowej. Unikaj wszelkich przeszkód w postaci fal radiowych bezpośrednio wokół anten. W razie potrzeby zmierz sygnał telefonii komórkowej dokładnie w miejscu ostatecznej instalacji. Unikaj bliskiego sąsiedztwa obiektów takich jak wysokie betonowe ściany, obiekty metalowe, urządzenia elektryczne. Nie instaluj pod ziemią lub w pustych przestrzeniach. W regionach o słabym zasięgu sieci komórkowej zainstaluj mostek w podwyższonej pozycji. Po zainstalowaniu mostka zainstaluj następnie detektory w przewidzianych dla nich miejscach. Zamocuj je na śrubę lub płytkę instalacyjną na powierzchni na idealnej wysokości około 2,1 m. Sprawdź wzrokowo, czy czujnik ruchu detektora jest skierowany pod kątem około 12 stopni w dół w przypadku płaskiego podłoża. Włóż baterię jako ostatnią, aby unikać licznych zdjęć własnej twarzy. Po włożeniu baterii wykonaj procedurę Trace Route, aby zmierzyć połączenie radiowe pomiędzy detektorem a mostkiem. Daje to precyzyjny odczyt sygnału radiowego 2,4 GHz i procent utraty pakietu w czasie rzeczywistym. W
Średnia siła sygnału mieści się w przedziale od minus 60 do minus 90 dB. Jest to ważne narzędzie podczas instalacji detektora, które pomaga uniknąć instalowania urządzeń w miejscach, gdzie nie ma łączności z serwerem Reconyze. Funkcja Trace Route musi być włączona w menu ustawień aplikacji. Dobrą praktyką przy instalacji detektora jest skierowanie go w taki sposób, aby potencjalny intruz lub pojazd spędzał jak najwięcej czasu w obszarze detekcji. Należy unikać kierowania detektora prostopadle do przewidzianego toru ruchu, ponieważ osoba lub pojazd może poruszać się zbyt szybko, aby zostać uchwycona na zdjęciu. Lepsze rezultaty daje ustawienie pod kątem ukośnym do przewidywanego ruchu. Zainstaluj detektor na stabilnym podłożu. Unikaj cienkich drzew lub gałęzi, które mogą poruszać się na wietrze. Pomaga to uniknąć fałszywych alarmów wywoływanych przez wiatr lub drgania spowodowane ruchem ulicznym. Upewnij się, że w promieniu 3 metrów od detektora pod kątem 150 stopni nie znajdują się małe gałęzie lub liście, które mogą spowodować fałszywe alarmy i prześwietlenia lamp podczerwieni na zdjęciach nocnych. Staraj się unikać większych ruchomych obiektów w całym obszarze detekcji wynoszącym 30 metrów. Użyj aplikacji Reconyze, aby zażądać od detektora zdjęcia testowego. Pomaga to sprawdzić, czy pasywny czujnik PIR pokrywa pożądany obszar w najbardziej efektywny sposób. Aby zażądać zdjęcia z detektora, naciśnij przycisk Load w widoku detektora w aplikacji Reconyze. Spowoduje to wysłanie żądania przesłanego zdjęcia z wybranego detektora. Kliknięcie na Show Alarm Area po wywołaniu zdjęcia testowego wyświetla na zdjęciu alarmowym obszary pokrycia czujnika PIR i generowanych wiązek podczerwieni. Upewnij się, że górna 30-metrowa strefa zasięgu jest skierowana na tułów potencjalnego intruza znajdującego się w pożądanej maksymalnej odległości, np. stań w odległości 25-30 metrów i ustaw kąt czujki tak, aby środkowe kwadraty były skierowane na Ciebie. Aplikacja Reconyze pozwala również na zmianę różnych parametrów urządzenia. Na przykład można szybko zapisać niższą wartość czułości sabotażu w obszarach z ciężkimi maszynami pracującymi na miejscu lub zapisać 10 sekund PIR Deadband Duration, który pozwala na uruchomienie alarmu z minimalnym odstępem 10 sekund między kolejnymi alarmami. Może to być przydatne w miejscach o dużym natężeniu ruchu w celu ograniczenia ogólnej liczby przychodzących alarmów. Większość parametrów można zmienić również zdalnie w interfejsie użytkownika w chmurze Reconyze, co jest wygodniejsze. Po zakończeniu konfiguracji należy wyłączyć aplikację Reconyze i konektor. Ostatnim testem jest wyzwolenie kilku alarmów z każdego detektora i sprawdzenie, czy docierają one do chmury Reconyze. Możliwe jest zalogowanie się do chmury Reconyze za pomocą smartfona lub innego urządzenia na miejscu. Można również zadzwonić do operatora lub stacji monitorującej i sprawdzić, czy alarmy z poszczególnych detektorów dotarły przez telefon. W przypadku, gdy alarmy są przekazywane do stacji monitorujących innych firm, warto skontaktować się z operatorem sieci monitorującej i sprawdzić, czy pierwsze alarmy z zainstalowanego obiektu zostały odebrane. Zainstaluj syrenę w taki sposób, aby miała bezpośrednią linię widzenia z mostkiem. Upewnij się, że syrena jest na takim samym kanale 2,4 GHz, co inne urządzenia Reconyze zainstalowane w okolicy. Zawsze używaj 4 baterii lub atrapy baterii, aby hermetycznie zamknąć wszystkie gniazda w syrenie. Użyj funkcji Trace w aplikacji Reconyze, aby zmierzyć połączenie radiowe 2,4 GHz z mostkiem. Wykonaj alarm testowy, aby upewnić się, że syrena działa poprawnie. Aby uruchomić alarm dźwiękowy, uruchom go z menu syreny w aplikacji Reconyze lub za pomocą widoku urządzenia syreny na serwerze. System Reconyze został już zainstalowany, a łączność każdego urządzenia z serwerem zweryfikowana. Obszar jest teraz gotowy do działania.